Czyli mamy wersety z 12 rozdziału od 20 do 25. Mówiliśmy o tym więzieniu apostoła Piotra. Mówiliśmy o jak ten kościół funkcjonował trochę. Mówiliśmy o no takich zdolnościach konspiracyjnych kościoła, nie? Że pamiętacie, od razu przyszedł, przywitał się i zaraz zmienił miejsce parkowania, żeby go nie złapali, i że nawet choć Herod kazał szukać całe miasto, tam torturował straż i pozabijał tych wszystkich strażników, to Piotra nie znalazł. Nie? Dzisiaj pójdziemy dalej. Mówię, wczoraj już jeden werset z tego, czy nawet no, fragment mieliśmy na nauczaniu. To powtórzę. A miał on, Herod, zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie Blasta Podkomorzego Królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał: Boży to głos, a nie ludzki! W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem, stoczony przez robactwo, wyzionął ducha. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. Mamy ten wątek, powiedzmy, polityczny. Możemy, widzimy tu Heroda tylko w tej jednej akcji, nie? Że się pięknie ubiera, pięknie mówi, lud zaczyna czcić go jako Boga, on się pławi tym zachwytem głupiego ludu, a w tym momencie anioł z nieba go uderza i zostaje z niego bardzo nieprzyjemna pozostałość. Czy to jedyny grzech Heroda? Warto się trochę zastanowić nad psychologią grzechu, bo tu już on właśnie jako Bóg się objawia. Jest to jakaś kulminacja, no zresztą przerwana w sposób filmowy, nie? To tak jak dzisiaj na kreskówkach by można to zobaczyć. Ciekawe, jakby to oddać filmowo, nie? Znaczy, stoczono od robactwa zdechu. Może właśnie trzeba by w kreskówkę jakąś wejść i narysować takie, nie? Pełzające, animację taką zrobić. To już nie wiem. Ale pytam was właśnie, bo to ten Herod już się nam tu parę razy pojawił w ostatnim rozdziale. Co wiemy o jego moralnych dokonaniach? Zabił wcześniej tego Jakuba, tak? A, zamordował Jakuba. Słucham? Brata Jana. Jakuba. Brata Jana. Kazał ściąć. Był... Widać, zależny od tego aplauzu ludu, nie? Chciał, żeby lud go chwalił. No to kazał jeszcze pojmać i Piotra i planował zabić Piotra. Nie? Bóg cudownie go uratował, wysłał anioła i znamy tę historię. Kazał go szukać, nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić ich na stracenie. Nie? I później się obraził i poszedł. No i skończył. Także widać, że to nie był tylko jakiś taki jednorazowy antyboży występ. Nie? Że to był wróg Boga. Człowiek samolubny, egoistyczny, okrutny.
niesprawiedliwy, czyli łamiący prawo po to tylko, żeby się przypodobać tłuszczy i tak dalej, nie? Kierujący tym ludem w złą stronę, no bo oni się cieszyli z zabicia niewinnego człowieka, nie? Czyli jaką on stwarzał, jakby to powiedzieć, jaką miał telewizję, nie? TV PiS, nie? To jeszcze gorsze niż teraz, nie? Że on ustawiał tych ludzi przeciwko chrześcijanom, przeciwko dobru. No tu jak potraktował tych swoich podwładnych, to też widać, jaki to był zły człowiek. No i ogólnie taki wniosek, że zło w człowieku, ono nie pojawia się samotnie. Nie? Że jeśli człowiek coś złego robi już publicznie, to zwykle ma też i mroczną całą resztę. Nie? Że to nie jest tak, że tu jest dobry, a tu jest zły jednocześnie. Nie? Że to zło się rozlewa w człowieku i ono go coraz bardziej pochłania. Nie? Tutaj ta dyskusja na temat Jana Pawła II jest taka, nie? Że no ale jak, to przecież święty. Mówią, że no, świętość nie chroni przed ślepotą. Nie? Mówię, zaraz, ale to jak ślepy, to znaczy, że nie wiedział. Czyli wy ten argument z tych Jędraszewskich, tych wszystkich, że on nie wiedział, nie? A rzeczywistość jest taka, że wiedział i cynicznie, można powiedzieć, te dzieci składał na ofierze jak Molochowi kiedyś, żeby instytucja kwitła, żeby prosperowało, żeby Kościół był silny na zewnątrz i tak dalej, nie? Że trzeba na to w ten sposób spojrzeć, że to nie może być żaden dobry człowiek, który takie rzeczy jednocześnie, wiecie, robi. Nie tam, że tam się dowiedział i, no, i się zasmucił, no ale co mógł biedny zrobić, nie? Tylko on aktywnie w tym uczestniczył. No to nie może być dobry człowiek, nie? Bo to tak działa, nie? Że widzimy tylko część zła, a poniżej jest jeszcze więcej zła, nie? I gdzieś tam następuje ta kulminacja i gdzieś jakiś ten próg zła zostaje przekroczony i niekiedy Bóg właśnie takiego człowieka z ziemi zabiera, nie? W bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. No dobra. Chyba, że tu jeszcze ktoś z was ma jakąś uwagę o Herodzie. Piotrze, jest te rodowody tych Herodów. Nie wiem, czy to jest ten sam, który tam przy śmierci Jezusa? Nie, nie, to na pewno nie jest ten sam, bo to jest kilkadziesiąt lat, to jest 50 lat mniej więcej pomiędzy narodzinami Jezusa a tym momentem. No to już nie miał. Nie narodzinami, tylko przy sądzie Jezusa. Tam, gdzie Herod. A, ten Herod. A ten Herod to może być. Ten Herod może być. Ale ja się w tych Herodach nie wyznaję. Nie? Wiem tylko, że jest dwóch głównych i trzeci mniejszy, nie? I oni tam na przemian, znaczy w różnych sytuacjach występują, nie? No, ciekawe jest to, co już zwracałem uwagę, że Barnaba i Saul przysłuchują się temu, znaczy są świadkami tych wydarzeń, nie? I mówiliśmy, że to, co się stało z Piotrem, no to posłużyło też Pawłowi, kiedy on później w więzieniach no, sporą część życia spędził, ale zobaczcie, że też no, Paweł nie widział, bo to się stało w tej sąsiedniej Cezarei, ale słyszał o tym z bliskiego otoczenia, no bo tu jest to zabicie Jakuba, uwięzienie Piotra, wyzwolenie Piotra i zaraz potem śmierć tego Heroda. I Paweł z Barnabą są świadkami tego, to możemy się zapytać, znaczy, jak ta śmierć z kolei Heroda połączona z tą zbrodnią, tu zabicie Jakuba, uwięzienie Piotra i teraz ta śmierć, jak to wpłynęło na Pawła? Tam widział moc Boga nad tymi zakusami, polityki, znaczy władzy politycznej, więzienia, procesy, tego typu sprawy. A czego dowiedział się, nauczył po tej historii? Czego my byśmy się nauczyli, albo nawet możemy się nauczyć w sumie. Nie musi być hipotetycznie, nie? Dla mnie to taka nauka, że no Bóg nie da sobie, że tak powiem, oczy dmuchać i tutaj
tym, tak powiem, nawet domaga się należy im uczci. Dzięki. Ktoś jeszcze? Przestroga przed pychą. Przestroga przed pychą, tak, podobnie. Nie bać się władzy publicznej. To w rzeczywistości jest tylko człowiek, a potem nawet kupa robactwa, nie? To nie jest żadna moc, żadna wielka figura, nie? Zwykły śmiertelnik, nie? I Paweł, że tak powiem, no może nie zobaczył to na własne oczy, ale ten opis taki dość plastyczny był przez ludzi tam no, przeżywany i tak dalej, nie? Że z wielkiego króla, który już prawie chciał za Boga uchodzić, no zostało robactwo i tam trochę jakichś tam innych części, nie? No czyli nic, nie? Brzydko, nie? No to tak, że tak powiem, to trzeba się bać Boga, a nie władzy państwowej, nie? Warto, żeby Paweł to tak pamiętał, nie? To zapamiętał, to jest początek jego tej wyjścia na tę dorosłą służbę, nie? Bo to wszystko do tej pory to są przygotowania jego do prawdziwej służby, nie? A za chwilę 13 rozdział i tu już się zacznie jego służba. To jest takie właśnie przygotowanie, taka manifestacja, że Bóg jest ponad władzą państwową, ponad królami, ponad cesarzami, można ekstrapolować, nie? I to będzie widać w jego pismach. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Dlaczego pozwalacie, żeby głupiec wami rządził, nie? Różne takie rzeczy. Oczywiście mówi, że Bóg tam ustanawia te władze i kiedy te władze czynią dobrze, no to trzeba się ich słuchać, nie? Ale one są u Boga na służbie, a nie są samoistne, nie? Nie mają władzy same od siebie, czy tam nie od ludu, czy skądś tam, nie? Są na służbie, albo dobrze służbą, służą, albo nie, nie? I taką trzeba mieć świadomość w stosunku do władzy państwowej. No zobaczcie jeszcze ciekawą obserwację, co się dzieje z Kościołem, nie? Mamy najpierw, jakie fazy polityczne tu widzimy. No, prześladowanie Kościoła i to na taką skalę dość masową, ostre prześladowanie związane z zabójstwami, z więzieniami i tak dalej. Czyli nie tylko jakaś tam dyskryminacja, ale już prześladowanie i to takie śmiertelne prześladowanie. To jest pierwszy okres. No, a jaki drugi okres widzicie polityczny? Czy drugą sytuację polityczną? Jakiś zatarg z Syryjczykami? Zatarg, czyli jest jakiś konflikt, coś w rodzaju wojny. Co jeszcze? Jak byście nazwali ten okres, kiedy z króla zostaje bullshit? Się nazywa bezkrólewie. Bardzo trudny okres w życiu każdego królestwa, narodu. No to jest zmiana władzy. Zmiana władzy zwykle związana jest z jakimś mniejszym lub większym chaosem, niepewnością, walką, wymianą urzędników, zmianą prawa, zmianą zwyczajów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy dokładnie, tu by trzeba no, dodatkowych historycznych, z historycznej wiedzy, jak to się stało, ale wiemy, że zawsze się tak dzieje, nie? Nie ma mięska, nie ma serka. Wyrzucimy chyba Gierka, nie? I to zawsze się działo z jakimiś różnymi tormontiol, no takie zamieszanie, problemy i tak dalej. Czyli mamy trzy stany, nawet Szymon zauważył, że jeszcze jest ten trzeci stan tej wojny jakiejś, zatargu, ale jak proszą o pokój, no to zaprzeczeniem pokoju jest jakiś konflikt zbrojny. Czyli mamy prześladowanie Kościoła, mamy jakiś konflikt militarny i mamy bezkrólewie. Nie? Jak to wpływa wszystko na Kościół? Zobaczcie. Tak. 24 werset, nie jest słowo Kościół, tylko Słowo Boże, no ale wiemy, że to Kościół głosił to Słowo Boże, lecz Słowo Boże
rosło i rozszerzało się. Rosło i rozszerzało się. Nie? Czyli jest mowa o ekspansji Kościoła, że niezależnie od tych warunków zewnętrznych, one mogą być bardzo straszne, mogą wywoływać w nas lęk, nie? Te prześladowania, jakieś zamęty, bezkrólewia, to jednak Bóg ma kontrolę nad tym i Kościół może to wykorzystać do rozprzestrzeniania Słowa Bożego. Absolutnie nie jest to czas. Oczywiście może tam firmy będą bankrutować, nawet i chrześcijańskie, nie? To nie chcę tak tego, że może to być trudny czas gospodarczo, trudny czas, jeśli chodzi na przykład o wychowanie dzieci, stabilność jakąś i tak dalej, ale cały czas Kościół ma swoją misję i ją realizuje. Ewangelizacja i budowanie ciągle się dzieje. Nawet można powiedzieć, że choć tym stanem takim, o którym mamy się modlić, jest ten taki pokój i sprawiedliwość w państwie, że to jest najlepszy stan dla Kościoła, ale z historii też wiemy, że w chwilach zamętu ewangelizacja lepiej wychodzi. Nie? Z budowaniem jest gorzej trochę, ale ewangelizacja lepiej wychodzi, bo ludzie się boją i zaczynają wtedy myśleć o rzeczach transcendentnych, poważniejszych, a nie tylko tu i teraz. Nie? Także warto o tym też pamiętać, że niezależnie co będzie, kto wygra wybory i czy w ogóle będą wybory, bo to też nie jest pewne, to my będziemy mieć i tak ręce pełne roboty i będziemy mogli z sukcesem upowszechniać Ewangelię i budować ludzi i tak dalej, nie? Że to mamy tu trzy różne okresy przedstawione, a Słowo Boże rośnie i powiększa, rozszerza się. Nie? Proszę, proszę. Wiktor. Dzięki. No tam on się wybierał do Chersonia, tam tylko przykładowo, ale tam na tych terenach, tam gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, najwięcej ziemi na macie. No tak. Pokazała nam, mówię nam kościele w Chersonie, że taki przykładowy kościół baptystów w Chersonie, zresztą tam się wybierał i teraz w wyniku wiedzy, co się wydarzyło. Chyba nawet liczbę, ale jakiś strasznie dużo, bardzo dużo nowy. Im bliżej frontu, tym więcej. Oczywiście na dłuższą metę, jakby ta wojna tam trwała parę lat i tak dalej, no to to by się teren wyludnił siłą rzeczy, nie? No bo nie byłoby co jeść, ludzie by ginęli i tak dalej, nie? Ale że trzeba pamiętać, że Kościół może zbierać żniwo zarówno w czasach niepokoju, jak i pokoju. Nie? Ważne, żeby robić to, co trzeba, postępować właściwie, wskazywać na Boga i tak dalej. Nie? Także tu mamy dobry tego przykład. No i ostatnie właśnie to zastosowanie, że zobaczcie, że Bóg przygotowuje ludzi za pomocą różnych przeżyć, jakichś niekiedy cierpień, niekiedy podróży, niekiedy jakichś no, uczestniczenia w cudzych historiach, nie? Że to jest przygotowanie Pawła i Barnaby do służby. Nie? Zobaczcie, jakie jeszcze przygotowanie do służby tu widzimy w tym fragmencie. Że wzięli tego Marwesu. Amen. Po co go wzięli? No nie przecież, żeby tylko tam nosił torby, nie? Czy coś tam, nie? Oni go wzięli, bo zobaczyli w nim potencjał misyjny, potencjał do służby jakiejś, nie? Że widzieli, że ten chłopak, bo to jest młody człowiek, on i wychowany w domu chrześcijańskim i poukładany i mający serce dla Boga, nie? Podobnie Tymoteusza później wziął ze sobą, nie? Kiedy Barnaba tam właśnie z tym Markiem poszli na Cypr, nie? Tego, no to wtedy znowu poszukał kogoś podobnego. To był Tymoteusz. Właśnie o takich cechach, nie? Podobnych. I wziął tego Tymoteusza ze sobą, nie? Ale zobaczcie, że tutaj oni, Paweł, pewnie Barnaba też ciągle szukają ludzi,
do służby. No bo tam wziął, no najpierw musiał go wypatrzeć, zaproponować, nie, zgodę, a tam pewnie ta matka się musiała zgodzić, nie, i go biorą, nie. To też jest takie, taka dla nas, nie, że szukamy ludzi zdatnych do służby. Czy w telewizji, czy w kościele, czy w jakichś takich misyjno-medialnych projektach, nie? Czy szukamy tych utalentowanych do ewangelizacji, nie? Żeby na to cały czas zwracać uwagę, nie? Czy takich ludzi nie będzie wielu, którzy są ułożeni charakterologicznie, mają jakieś zaplecze intelektualne i wiedzę biblijną i do tego talent i serce, nie? Że tutaj wiele czynników trzeba złożyć, żeby był owocny w służbie, nie? Taki wybitny w służbie. Oczywiście są różne miejsca w służbie i trzeba najpierw robić rzeczy małe, żeby być tam większych, nie? Ale są też ludzie, którzy widać, że rwą się bardzo, nie? Wychodzi im lepiej lub gorzej, no to to jest jeszcze kwestia tam właśnie podlewania, szlifowania, doświadczenia, nie? Uczenia się na błędach, nie? Ale że mamy wypatrywać tych ludzi, którzy mają talenty i mają serce dla Boga, nie? I próbować im ich jakoś no, wciągnąć w służbę, nie? Dać im miejsce, dać im okazję, pokazać im też perspektywę, nie? I tu oni go biorą ze sobą na razie do tej Antiochii. No a potem wiemy, że wezmą go w podróż.